Witam Was serdecznie. Jesteśmy w sali kongresowej na pierwszym walnym zlocie niepokonanych. Co to są niepokonani? Niepokonani jesteśmy na pewno my, ponieważ nasze polskie sądy rodzinne bardzo nam jakby walą kłody pod nogi, tak? Uważam, że bardzo nas dyskryminują. Sam jestem bardzo dyskryminowanym ojcem. Ogólnie wychodzę z tego założenia, że nasze polskie sądy rodzinne nie patrzą w ogóle na dobro dziecka, a tylko i wyłącznie swoje, tak? Ja już jestem przed 9. rozprawą sądową i sędzina mi powiedział, że jeżeli będę częściej składał kolejne pozwy i tak dalej, to odbierze i matce dziecko i mi odda do domu dziecka, nie? Czyli na to wychodzi, że lepiej jest chyba mojemu dziecku bez rodziców i tak dalej. Lepiej, żeby matka zaniedbywała dziecko, a ojciec się w ogóle nie interesował, byle płacił alimenty. To jest podstawa tutaj. No w takim kraju żyjemy. To jest straszne. Po prostu cieszę się, że tutaj jestem. Dzisiaj będę prezentował ten utwór właśnie w tematyce tego mojego walczenia, mojego syna. Ja się po prostu nie poddam, tak? Jest tutaj bardzo wiele ludzi, których naprawdę trzeba brać przykład. Na przykład z rapera Żuroma, który uważam jest bardzo dla mnie dużym wzorcem, ponieważ facet został pomówiony bez powodu i to tylko świadczy o naszym, nie wiem, sądownictwie, tak? To jest wstrętne, tak? Ja to nazywam fachowo, powiem tak, nieoficjalnie, a że oficjalnie nazywam to chamstwem, a nieoficjalnie kurestwem. Jeszcze się przedstawiam. Jestem Sebastian Białek, mój pseudonim to Biały.